Polscy Muzycy. Audycję prowadzi Zjawa Blues. Cześć! Tutaj zespół Cacana Mania w Radio Ty i Ja. Zapraszamy do słuchania audycji Polscy Muzycy. To jest fajne radio i fajna audycja. Pozdrawiamy!
dobry wieczór, piękne, dobry wieczór w sobotę. Moi kochani, druga audycja Polscy Muzycy w nowym roku szkolnym, ale pierwsza w nowej formule. Właściwie miała być dzisiaj rozmowa z Renatą Kątnik, ale los czasami bywa przewrotny i okrutny. Rozmowa odbędzie się za tydzień. Natomiast dzisiaj będzie prezentacja muzyków. Muzyków, którzy mieli już audycję w radio Ty i Ja, tych, którzy będą lada moment mieć, i tych, których chciałabym do radia Ty i Ja zaprosić. Witam wszystkich słuchaczy, witam już Zosię, witam Koziołka, witam Anię Oratowską. Aniu, ja się cieszę, że jesteś, bo dzisiaj będzie nasz ulubiony zespół, twój i mój, mam nadzieję, dawno właściwie nie prezentowany. Moi drodzy, przywitała Was Joanna Dudkowska, Urbaniak i Fioletowy Deszcz. Piękny utwór, wiem, że podobał Wam się, bo Asia była gościem audycji tydzień temu. To silna kobieta, która wie, czego chce i bardzo, bardzo jej kibicujemy. Ostatnio dostałam wiadomość, że otrzymała angaż do teatru Syrena. Bardzo z tego powodu się cieszę. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po jej myśli. Moi drodzy, rotacyjnie wybierałam muzyków, ponieważ ich jest tutaj bardzo, bardzo dużo, więc rozłożyłam sobie te płyty i wyciągałam po kolei. I tak się ułożyło. Oprócz nowości, od których zaczniemy, jak będziecie słyszeć szelest karteczki, to znaczy, że Iwonka musi zerknąć, kto będzie następny. Witam jeszcze Iwonkę Wampik, zdaje się, z nami przywitała. Poczekajcie minutkę, bo zobaczymy, co napisała. Dobry wieczór, Zjawo, witamy cię serdecznie razem z gośćmi. Cieplusio i muzycznie witamy słuchaczy tej audycji. Brawo, gratulacje, a za co brawo? Jeszcze nic nie zrobiłam, a już brawo, rozpieszczacie mnie za bardzo. Moi drodzy, jak możecie się skontaktować czy pisać komentarze? No, możecie to zrobić na trzy sposoby. Ci, którzy są zawsze na audycjach w Radio Ty i Ja, to wiedzą, że istnieje coś takiego jak GG radiowe i numer GG radiowego to 16 756 01. Tam możecie napisać, ja odczytam, ustosunkuję się. Ewentualnie na stronie głównej radia jest zakładka pozdrowienia i tam wpisujemy swoje imię czy pseudonim i treść informacji, która będzie opublikowana na stronie radia. I wreszcie trzecia z możliwości, to tam, gdzie jest Ania Oratowska, to strona na Facebooku audycji Iwona Granaszyk i tam pod plakatem zapowiadającym dzisiejszą audycję można wymieniać się komentarzami, można pisać o swoich wrażeniach. Moi drodzy, istnieje również grupa Radia Ty i Ja i tam razem z Iwonką Wampikiem staramy się i Koziołkiem oczywiście staramy się umieszczać nowości. Proszę obserwować, bo mnóstwo koncertów się dzieje, mnóstwo festiwali się niedługo rozpocznie i na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. I dzisiaj też znajdziecie coś dla siebie. Moi drodzy, jak powiedziałam, najpierw nowości. No to popatrzmy. Najpierw będzie The Walkers Band z Małgosią Kaszubowską. Wysłano mi utwór Szkatułka. To jest prapremiera. W radiu jeszcze tego utworu nie grali. To jest takie wspomnienie kobiety, która powraca do czasów szkolnych, pierwszej miłości. Możemy się zastanowić, co by było, gdyby ta miłość przetrwała. No, odpowiedzi chyba nikt nie zna, albo możemy ją sobie tylko wymyśleć. Piękna aranżacja, bo to taki big beat lat 60., 70. Tekst napisał Bogdan Malach, a zespół doskonale znacie. Małgosia na wokalu, oczywiście Stanisław Jackiewicz na pianie. Ulubiony mój perkusista Sławek Jarosz, Adam Koperwas gitara, Tomasz Jodłowski saks, Zbigniew Góra bas. To będzie pierwsze. A później dostałam cudowną płytę
Ani Burger. Płytę, która mi bardzo, bardzo odpowiada, kochani, z piękną okładką, wymalowane czerwone usta. Płyta nosi tytuł Usta i ten utwór usłyszymy. Ania napisała: ta płyta jest o mnie, jest historią mojego życia. Myślę, że jest też historią życia wielu osób. Ja tam się odnalazłam, a szczególnie w tej piosence. To piękne, piękne tango. Po Ani Burger będzie coś, co mam mieszane uczucia. Doktor Hackenbusch. Doktor Hackenbusch to taki zespół wykonujący rock, powstał mniej więcej pod koniec lat 70. Ja z nim miałam audycję w innym radio i wtedy przedstawiałam poprawne, dobre oblicze doktora Hackenbuscha, bo oni mają dwa oblicza, moi drodzy. I za tymi przebojowymi, rockowymi piosenkami oraz wulgaryzmami i coverami jedna osoba się ukrywa, Andrzej Rudłutowski. Życzymy mu dużo zdrowia i usłyszymy najnowszy utwór, który będzie na płycie Super Klasa. Czy to jest ten porządny doktor Hackenbusch, czy ten mniej porządny, to już musicie osądzić sami. Rysiu Wolbach do mnie napisał, czy byłabym tak uprzejma i zaprezentowała przedostatni singiel do płyty Moja Wiadomość. Ta płyta ma powstać w lutym. Wy już znacie dwa utwory. Nie zabronisz mi tańczyć. To utwór, który się dosyć długo utrzymywał na liście przeboju, ale także prezentowałam Hey Man. A dzisiaj będzie Tak jak wiatr, muzyka i tekst Basia Szafraniec, a śpiewać będzie Rysiu Wolbach. I wreszcie ostatnia z nowości, moi drodzy, ja już czekam niecierpliwie, mianowicie Olek Blues, czyli Grzegorz Olejnik, wydaje płytę akustyczną. Prawdopodobnie w marcu się ukaże, 20 utworów, no i będzie Bodoleje. My znamy ten utwór, on będzie troszeczkę inaczej zaaranżowany, ale to utwór ponadczasowy, jak wszystkie zresztą teksty Olka Bluesa. Czasami coś się nam obiecuje, czasami coś byśmy chcieli, a okazuje się potem, że to tylko pic na wodę i fotomontaż. I o tym będzie śpiewał Olek Blues. No to przypomnijmy, kto po kolei będzie. Małgosia Kaszubowska, Ania Burger, doktor Hackenbusch, Rysiu Wolbach i Olek Blues. A tutaj coś nam pisze Iwonka, poczekajcie, jeszcze zerkniemy, bo nie chciałabym przerywać piosenek, chciałabym, żebyście wysłuchali tych piosenek. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich polskich muzyków. No tak, kocham ich wszystkich. Ja ich kocham bardzo, bardzo, bardzo. I oni doskonale o tym wiedzą, a Radio Ty i Ja także ich kocha. Zobaczymy, czy ktoś napisze na pan. Dobry, właściwie dobry wieczór, zgrzytki kochane moje. Witają słuchaczy i przyjaciół Radia Ty i Ja i oczywiście mnie również. Cieszę się bardzo, że jesteście, kochani. No to zaczynamy. Zaczynamy od Małgosi Kaszubowskiej. No to zapraszam. Niedawno, niedawno było.
szkatułce wspomnień trudno znaleźć, kto wygrał ten zatrudny quiz. Szkoła, miłość, w pierwszej ławce dzisiaj brzmi jak dobry żart. Gdy puszczałeś mi latawce, każdy był cały. Kawałki sznura, zwykle zawiązane, wtedy płynie z nich cisza ponura, wtedy milczą na amen. Usta to są dwie dżdżownice, rozchylone w wyczekaniu. Czy czekanie ma granice? Co się z nimi stanie za nią? Czy nie dałoby się tak bez ust, bez wilgotnych, słodkich warkrojeń? Czy nie dałoby się tak bez ust, może by ustały niepokoje? Czy nie dałoby się tak bez ust, bez wilgotnych, słodkich warkrojeń? Czy nie dałoby się tak bez ust, może by ustały niepokoje? Usta, taki fragment duszy w twarzy, który wykwitł nagle gdzieś wokół języka. One dałyby się nawet sparzyć i byłyby szczęśliwe, że ktoś ich dotyka. Czy nie dałoby się tak bez ust, bez wilgotnych, słodkich warkrojeń? Czy nie dałoby się tak bez ust, może by ustały niepokoje? Nie dałoby się tak bez ust, bez wilgotnych, słodkich warkrojeń? Czy nie dałoby się tak bez ust, może by ustały niepokoje? Usta są promieniem słońca, który spadł na ziemię i przeżył. One będą wierzyć do końca, nawet gdy już nikt nie będzie wierzył. Kiedy wiara ciężarem się stanie, kiedy gniew na nią zacznie dojrzewać, one chore na głupią niepamięć będą piosnkę o nadziei śpiewać. Będą chwytać naiwnie powietrze i złudzenia zabawne nawlekać. Serio brać obietnice pisane na wietrze. Głupie. Głupie. Myślą, że ktoś na nie czeka. Thank you.
za brzydkimi słowami. Pierwsza klasa to jak wojna, nie znasz jeszcze swego wroga. Namierzyłem już grubasa i śledzek. Superklasy, pozostały wspomnienia i nauka dla żuka, którą powiem wam teraz. Nie mów nigdy nikomu, co się stało tu komu. Nie wywlekaj sekretów i nie przynoś do domu. Jak wiatr pojawiam się w tym mieście, zawsze sam pytają mnie, jak się masz, co słychać w wielkim świecie. Nie wiem, to nie mój świat. Śpiewam, gram, poznaję ludzi, byłem tu i tam. Kto mnie zna, ten wie, że wierzę tylko sobie. Taki kraj, kto kradnie ładnie, temu temu raj. Nie pytaj więc, jak długo tu zostanę. Ja wiem, że życie krótkie jest, co lepsze, być czy mieć? Pytanie to zadaję sobie każdego dnia. O szczęście trzeba walczyć twardo, jednak tak, by spotkać się bez wstydu z lustrem, twarzą w twarz. Twarzą twarz. Mogłem brać, to brałem z życia to, co piękne. Teraz wiem, coś z siebie trzeba dać. Ten nasz świat na ostrym jest zakręcie, a mój poeta mówi wam. Ja wiem, że życie krótkie jest, co lepsze, być czy mieć? Pytanie to zadaję sobie każdego dnia, każdego dnia. O szczęście trzeba walczyć twardo, jednak tak, by spotkać się bez wstydu z lustrem, twarzą twarz.
Ja wiem, że życie krótkie jest, co lepsze być czy mieć. Pytanie to zadaję sobie każdego dnia. O szczęście trzeba walczyć twardo, jednak tak, by spotkać się bez szydu z lustrem twarzą w twarz. Obiecałaś mi, miła, złote góry, że będę leżał brzuchem do góry, że o mnie zadbasz, że dasz mi gwiazdkę z nieba, że nie zabraknie nam wina ani chleba. Teraz wiem wszystko to, tylko pic na wodę był. Że szczęście w życiu można kupić. Ładował kasę robioną w pocie czoła, robił za czterech i wyszła prawda goła. Teraz wie wszystko, to tylko pic na wodę był. Grać mi bluesowe, szczere dźwięki. Kasy mieć będziesz, sławę, poważanie. Uprawiał diabeł te swoje czcze gadanie. Teraz wiem wszystko, to tylko pic na wodę był. Wodoleństwo dzisiaj w modzie. Pierwsza piąteczka za nami. Ja witam Małgosię Kaszubowską, jest z nami, bardzo się cieszę. Witam Majeczkę, Majeczka pozdrawia wszystkich słuchaczy. Witam Roberta K. Robert K. to mój anioł, który mi tutaj pomaga i dzięki niemu możecie na stronie na YouTubie odnaleźć Iwona Granaszych i tam wszystkie audycje i wszystkie wywiady są umieszczane. Dzięki temu człowiekowi dziękuję ci, Robert, z całego serca. I to wcale nie było country, to był blues, ten ostatni. No to przypomnijmy, kto był. No, była Małgosia Kaszubowska ze Szkatułką. Była Anna Burger z przepięknym dla mnie tangiem usta. Był oczywiście Andrzej, doktor Hakenbusch, superklasa. Andrzej, ty się nigdy nie zmienisz, mój drogi. Ryszard Bolbach z najnowszym utworze, tak jak wiatr, i Olek Blues, wodo,
lejem. To była pierwsza piąteczka, a teraz będzie szósteczka, moi drodzy, bo jakoś muszę ich dzielić. No ale muszę zacząć smutno, bo w marcu 2022 roku byłam umówiona na rozmowę z bardzo ważnymi dla mnie osobami, dwóch muzyków, ona i on, i kobieta, która pisała przepiękne teksty. Mowa tu oczywiście o Eli, Alinie i Jusku z Krzekach. To było w marcu. Tydzień później, dokładnie jeden dzień przed rozmową, otrzymałam telefon od Juska, że musimy przełożyć audycję, ponieważ Alina znalazła się w szpitalu. A w niedzielę już Alinki z nami nie było, ale zdążyła wysłać mi płytę, patrzę na nią teraz i wierzcie mi, że naprawdę mam łzy w oczach, przepiękne serduszko, przepiękna dedykacja. Ja wybrałam utwór, który jest dedykowany Dianie. Nagrano ten utwór w 1999 roku, ale wydany oryginalnie na CD był w 2001 roku. Tekst oczywiście Alinki, Słone Perły, taki nosi tytuł ten utwór. Złoty płaszcz ukrywa nas, złoty płaszcz ukrywa nas, gwiazda płomienna, czerwieni blask, sen marzeń, rozkoszy płynie, goryczy smak. Piękne teksty pisała Alinka z Krzek. Bardzo smutny to był dla mnie dzień. Józek pielęgnuje pamięć o Alince, można zajrzeć, publikuje utwory, publikuje kompozycje, które stworzył do jej tekstów. I Mariusz Goli, który wydał nową płytę, słuchajcie, to jest prawdziwa legenda, niezwykła podróż w krainę dźwięków, naprawdę. To są jego takie muzyczne przemyślenia, wymarzone opowieści dzieciństwa, o literaturze, o fantastyce, świat Celtów, Skandynawów, dużo elementów filmowych, jakichś sennych marzeń. Ja wybrałam z tej płyty przepiękną kompozycję Born, taki nosi tytuł. Amija, którą już znacie, kobieta niezwykle konsekwentna i silna, będzie Złoty deszcz. Ta płyta jest właściwie wielkim sukcesem. Dąży Amija konsekwentnie swoją muzyczną drogą i tutaj na tej płycie są różne mieszanki stylu, bo jest trochę jazzu, soulu, trochę muzyki folkowej, trochę bluesa, trochę latino, ale to jest taka osobista opowieść Amii o miłości, o bólu, życiowych zmaganiach, duchowości, samopoznawaniu, jakiejś transformacji, godności, sile i wierze. I ja właśnie Złoty deszcz wybrałam. To mój ulubiony muzyk, kochani, którego podziwiam i myślę, że nie tylko ja go podziwiam, Maciej Kręc i jego dwupłytowy album. Przecudowny, ja naprawdę bardzo często go słucham. Ta płyta została albumem roku w plebiscycie słuchaczy Radio Poznań i audycji Luz Blues Top Wielkopolski 2022. Ja się wcale nie dziwię, gratuluję Maćkowi z całego serca. Tutaj zagrała plejada znakomitych artystów, przyjaciół właściwie. To jest pokłosie podróży Maćka do Stanów Zjednoczonych. Spotkamy tutaj folklor amerykańskiego południa, dźwięki ostre, ale też i melancholijne. Taki autentyczny blues, country, folk, chicagowski, teksański blues rock. Płyta naprawdę znakomita, tym bardziej, że wymagała bardzo, bardzo dużo pracy od Macieja, więc tutaj zaprezentuję Wam Orlean. I Maciej Grabsztunowicz, to jest jego pierwsza płyta akustycznie. Płyta ma charakter bluesowy i około bluesowy, chociaż nie lubię tej nazwy, to muszę używać. A w roli głównej oczywiście harmonika ustna.
Marcin realizuje własne pomysły muzyczne, ale sięga też po covery. Ale dzisiaj usłyszymy pociąg i posłuchajcie, jak ten pociąg się rozpędza i jak pięknie po tych szynach mknie. Jak ja bym chciała, tak bardzo bym chciała tak na tej harmonijce grać, ale nie powiem. Harmonika, którą ja mam, to chyba nie taka, jaka powinna być, bo on jej nie zna. No trudno. No i zakończymy tą szósteczkę Arkiem Zawilińskim, poetą, naprawdę poeta gitary. Będziemy mieć dwóch takich poetów dzisiaj. Moje buty już tam są. Piąta oficjalna płyta Arka, autora tekstów, muzyki, producenta. 10 utworów, takich chwilami chropowatych, bluesowych, nawet są tam dołujące, taka dołująca ballada folkowa, ale wszystko jest tak smakowite, jak to oczywiście w przypadku Arka bywa. I ja wybrałam Samotność w knajpie piekło. Świetny tekst, świetnie podane, świetna muzyka. No to popatrzmy. Alina Skrzek, a właściwie Józek Skrzek, Mariusz Goli, Amija, Maciej Kręc, Marcin Grabsztunowicz i Arek Zawiliński. Zapraszam Was do słuchania. Otwórz bramy swe. Niebo czyste jak łza, tam blask zbliża nas. To tęcza w kolorze malw, to miłości cud. Złoty płaszcz ukrywa u nas, gwiazda płomienna, czerwień czas. Sen marzeń, rozkoszy, płynie goryczy smak. Niebo otwiera nasz Pan, czy mogę wejść? Anielski raj, barwy świata wzywają nas. Gdy jaskółka skrzydła rozłoży, kołują ptaki szukając gniazd. Czy wrócisz w niebiosa, gdy miłość umiera? Czy można być wiernym jak niebo wyśnione? Weź mnie w objęcia swe. Złoty płaszcz ukrywał nas, gwiazda płomienna. Sen marzeń rozkoszy, płynie miłości smak. Schody do nieba prowadzą nas, pod spływa. Idziemy ciężko nam, słone perły zasypią nas. Jak ciężko stać, wyśniona gwiazdo, zamknij oczy swe. W niebo skłonie widzę cię, matko łez, królowo serca, księżna w pełni, srebrzystym warką. Oh,
source connection, but still I feel emptiness. Will I get some affection so the logs can crack? So the logs can crack. Show me my direction so the love can come back. So the love. We'll be right back.
time flies, I'm drifting down slow. Well, my baby's asleep, it's dark, cold outside. I say I'm locked down in this house, and everything closed. There's nowhere to run, and nowhere to go. I'ma grab my things, leave all troubles behind. Well, see how time flies, I'm drifting slow. Now, I said my baby's asleep, it's dark, cold outside. She's a narcissistic mama. She'll sell her soul just to save herself. Every time I come around her house, leave all our troubles behind. Thank you.
nad rzeką mętną i krętą, jak losy tej krainy. Gdy zegar na wieży północ wybije, a i noc już dobrze zapięta pod szyją. Złażą się dusze pomięte istnienia z dziennych swych dziupli i kątów. Tłoczą się w ciszy stukaniem burzonej kufli stawianych na stole. Siadają i milczą, gapiąc się w otchłań czarnych dni kujących w pamięć. A dym pod sufitem chmurą podobny, nie na deszcz ni burzę, zwyczajnie się kłębi. Tak jest, gdy zwykle drzwi ktoś nie domknie, zachodząc tu z głębszych czeluści. Samotność jest bólem również przeklętych wśród sobie podobnym, koją swe udręki. Czasem, że któryś się zdradzi, grymasem uśmiechu patrząc w dno kufla. Świeca na ten czas skwierczy i gaśnie, a ciemności panicznie boi się dusza. Ta ciemność to kara za miłe wspomnienie, bo tu nagrodą jest udręki kufel. W tym miejscu nad rzeką mętną i krętą sztynk z ją nazwali. A knajpę piekło. Sztynk z ją nazwali. A knajpę piekło. Knajpę piekło. No i zasłuchałam się, znowu się zasłuchałam, moi drodzy. No i kto to był? Józef Skrzek z płytą, z tekstami Alinki Skrzek, Mariusz Goli, Amija, Maciej Kręc, Marcin Krapsztunowicz. Marcin, ja cię błagam, naucz mnie tak grać te harmonijce. Ten pociąg jest po prostu fantastyczny, a ja jestem na etapie blaskotek na płotek i to muszę piłować w piwnicy, bo mój mąż już nie wytrzymuje tego piłowania. I na końcu Arek Zawiliński.
To była szósteczka, moi drodzy. A ja przypominam, że trwa audycja Polscy Muzycy, już inna formuła, mianowicie prezentacja zaprzyjaźnionych z radiem muzyków. To muzycy, z którymi kontakt, to nie są żadne nagrania z YouTube, to są nagrania z płyt, które albo dostałam, albo kupiłam i mam z nimi kontakt. Będą mieć audycję lub już mieli audycję, lub myślę o tym i rozmawiam, żeby na taką audycję niektórych zaprosić. No dobrze, no to kto dalej? Teraz będzie chyba piąteczka, tak? Zespół wokalno-instrumentalny o nazwie Toka. Niektórzy otrzymali ode mnie płytę Toki. Płyta nosi tytuł Spotkania. Wybrałam utwór Życie. Powstał ten zespół w 2018 roku. I jest wynikiem współpracy poetki, autorki tekstów Iwony Przygody. Można ją znaleźć na Facebooku, poczytać jej teksty. I muzykującej rodziny, twórcy muzyki i gitarzysty Tomasza Łuczaka i wokalistki Katarzyny Łuczak oraz ich syna, który gra na instrumentach klawiszowych, Adama Łuczaka. Adam Łuczak pomimo niepełnosprawności robi to cudownie. Szukali długo swojego stylu, próbowali różnych stylistyk, no i zostali przy poezji śpiewanej i przy poezji autorskiej. A ja teraz się pochwalę, bo Tomek moje dwa teksty również zaśpiewał, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Wy za chwilę usłyszycie Życie Toki. Zresztą Tomek śpiewa bardzo często teksty poetów z Facebooka. Można go znaleźć, posłuchać, jak to robi. Śpiewa na żywo, tak jak Grzegorz Olejnik. I teraz Zosiu się ucieszysz, bo teraz będzie w następnej kolejności Agnieszka Chrzanowska. Nie patrzyłeś na mnie wczoraj, taki tytuł utworu, to aktorka, piosenkarka, autorka muzyki i tekstów. Kiedyś była związana z Piwnicą pod Baranami i z klubem Alchemia. Wydała 8 albumów solowych, a ta piosenka jest z dwupłytowego albumu Bez udziału gwiazd 2009 roku. Zawiera ona utwory poezji śpiewanej skomponowane przez Agnieszkę, głównie do wierszy Michała Zabłockiego. Dwa teksty tutaj napisała Agnieszka. Jest ona zdecydowanie bardziej akustyczna, ta płyta, niż elektryczna. Agnieszka swego czasu, nie wiem czy jeszcze prowadzi, ale prowadziła audycję w radiu w Krakowie. Teksty na tej płycie są takie bardzo ważne dla niej, dotyczą zmagań emocjonalnych kobiet, takie zmagania, takie emocje, które towarzyszą kobiecie na różnych etapach życia. To Agnieszka Chrzanowska. Dalej Cezary Makiewicz. Nie odchodź. Jeden z twórców i wykonawców muzyki Amerykana w Polsce, znany jako autor tekstu i muzyki utworu Wszystkie drogi prowadzą do Brągowa, która jest nieoficjalnym hymnem piknika country. Gatunki, jakie uprawia, to Americana, folk, country. Gra na gitarze akustycznej. Nie odchodź, to utwór z płyty Echo z 2006 roku. Karolina Lizer, która teraz święci swoje triumfy, dużo jest w różnych stacjach internetowych, no nie może na publiczne media. Usypianka, ale wy nie usypiajcie jeszcze. To jest nie tylko wokalistka, ale również klawesynistka i pianistka. W 2022 roku została zwyciężczynią premier w Opolu. Śpiewała tam chyba bodajże, o ile pamiętam, utwór Czysta woda. A co napisała o sobie? Napisała tak. Fascynuję się muzyką rodzimą. Nie wiem skąd to mam, bo nie jest to tylko polska muzyka i wydaje mi się, mimo że w wielu przypadkach to nie jest coś, na czym się wychowałam, to mam przeczucie, jakbym miała to we krwi. Utwór Usypianka pochodzi z jej płyty ostatniej Lśniąca. Bartosz Szymoniak. Bartosz, muzyk, wokalista, kompozytor, autor tekstów, twórca własnego stylu beat rock.
próbowałam przetłumaczyć. Nie da się przetłumaczyć tego wyrazu, ale usłyszycie, jak on gra i śpiewa. Śpiewa przede wszystkim swoje kompozycje, ale również kompozycje uznanych poetów. My usłyszymy Ludzie, taki tytuł utworu, do tekstu Leśmiana z płyty Wojownik z miłości w 2020 roku wydana. To trzecia płyta Bartka. No i oprócz tego, że są te tam właśnie utwory leśmianowskie, to są również autorskie interpretacje jego własnych tekstów. No i jest, Anusia jest, mój ukochany zespół, właściwie teatralny, muzyczno-teatralny, uwielbiam tych ludzi, znalazłam ich swego czasu w internecie, jakoś udało mi się przez Anię właśnie odnaleźć tego, który tu jest najważniejszy, czyli poetę Jerzego Struka. Gdzieś go tam widziałam, być może nas słucha, jeżeli nas słucha, to pozdrawiam całe serce na dłoni dla Arete, bo tak nazywa się ten zespół. Tworzą go poznańscy artyści, wykonują autorską piosenkę literacką, którą przeplatają elementami jazzu, bluesa, flamenco, poetyckiego rocka. I utwór Będę do ciebie mówił wierszem z płyty Czas na poetów. To piąta płyta tego zespołu, chyba się nie pomyliłam. Jurek napisał tak: płyta jest dla tych, którzy w codziennym zabieganiu potrzebują chwil zatrzymania przy muzyce z tekstem, który czasem wzruszy, zada pytanie lub po prostu rozbawi i wleje w serce odrobinę tak potrzebnej codziennej radości. Moje ukochane Arete, ja niedługo zapukam, Jurku, do ciebie, bo będziemy rozmawiać. To nowe radio, nie to, które było. No to co? Ja zapraszam do słuchania, moi kochani. Ja nie palę i nie piję, po co ja właściwie żyję? Coś napiszę, ugotuję, sprzątnę, czasem narysuję. Wstanę, pójdę, zaraz wrócę, przy goleniu coś zanucę. Patrzę, zerkam, obserwuję, skrupulatnie odnotuję. Słucham, czytam, nieraz śpiewam, leniuchuję, wtedy ziewam. Siedzę, tańczę, jem, oddycham, bywa komuś coś nawtykam. Słucham, czytam, nieraz śpiewam, leniuchuję, wtedy ziewam. Siedzę, tańczę, jem, oddycham, bywa komuś coś nawtykam. Śpię i marzę, jeżdżę, myślę, to do kogoś paczkę wyślę. Trochę wydam lub zarobię, głupstwo też nierzadko zrobię. Łzę uronię, porozmawiam, ale dziś się zastanawiam, czy to wszystko, o czym piszę, to jest tylko moje życie? Słucham, czytam,
nieraz śpiewam, leniuchuję, wtedy ziewam, siedzę, tańczę, jem, oddycham, bywa komuś coś nawtykam. Słucham, czytam, nieraz śpiewam, leniuchuję, wtedy ziewam, siedzę, tańczę, jem, oddycham, bywa komuś coś nawtykam. Nie patrzyłeś na mnie wczoraj, od obiadu do wieczora. To nie była dobra pora, żebyś odwrócony stał. Bo jak gorzej się poczuję, zmęczę się i zachoruję. Nikt mnie już nie uratuje i nie będziesz mnie już miał. Umrę tutaj tak jak stoję, będziesz wreszcie miał za swoje. Jak spytają, to się boję, że odpowiem, o to on. To z uwagi na twą duszę, tak uprzedzać ciebie muszę. Bo czekają cię katusze, jako kara za mój zgon. Dziś nie patrzysz na mnie znowu, jakikolwiek by był powód. A jak wpadłabym do rowu, nie wstawała cały rok. Bardzo proszę, żebyś raczył nie dopuszczać do rozpaczy. No bo co to w końcu znaczy, żebyś ze mnie spuszczał wzrok. Umrę tutaj tak jak stoję, będziesz wreszcie miał za swoje. Jak spytają, to się boję, że odpowiem, o to on. Uprzedzać ciebie muszę, bo czekają cię katusze, jako kara za mój zgon. Nie patrzyłeś na mnie wczoraj, od obiadu do wieczora. To nie była dobra pora, żebyś odwrócony stał. Bo jak gorzej się poczuję, zmęczę się i zachoruję. Nikt mnie już nie uratuje i nie będziesz mnie już miał. Umrę tutaj tak jak stoję, będziesz wreszcie miał za swoje. Jak spytają, to się boję, że odpowiem, o to on. To z uwagi na twą duszę, tak uprzedzać ciebie muszę. Bo czekają cię katusze, jako kara za mój zgon. Mówiłeś mi, że ludzie nie motyle, nie przychodzą na ten świat tylko na chwilę. A mówiłeś mi, jeszcze tyle jest przed nami, nie damy się pokonać złu, nigdy nie poddamy. Nie, nie, nie odchodź proszę, bez ciebie chwil nie zniosę. Zostań jeszcze chwilę, nim zieloną przejdziesz milę. Ty i ja to przygoda, nasza wędrówka przez las, góry, jeziora. To nasza droga, ja to w zbożu wolny kwiat, ty ciepły wiatr od morza. Nie, nie, nie odchodź proszę, tych bez ciebie chwil nie zniosę. Zostań jeszcze chwilę, zostań jeszcze chwilę, nim zieloną przejdziesz milę. Wierzę w ciebie tak, jak ojcu się wierzy, w każde słowo, każdą baśń,
wróżki i rycerze. Teraz proszę cię, dotrzymaj słowa. Życie silne jest, jak miłość moja. Rozłoży przyjaciółka twoja, noc niech płaszcz rozłoży przyjaciółka twoja. Słonko, ty się nie smuć, jutro przyjdzie ranek. Niech rozbłyśnie księżyc jak kaganek. Teraz niech rozbłyśnie księżyc jak kaganek. Złociste, kiedy świt nastanie, księżyc ty przegonisz z kokota wołaniem, księżyc ty przegonisz z kokota wołaniem. Było.
trwania. Bez nich by nie było równowagi trwania. Bez przyszłości widziałem ich, słyszałem ich, czy niepotrzebni, nieprzytomni. Już ich nie widzę i nie słyszę, lubię trwającą po ich ciszy. Już ich nie widzę i nie słyszę, lubię trwającą po ich ciszy. Śpiewali skargę, byle jako, i umierali jako tako. Szli ubogiego brzegiem cienia i nikt nie stwierdził ich istnienia. Kto ich zobaczy, ten zapomni. Kto ich zobaczy, ten zapomni. Już ich nie widzę i nie słyszę, lubię trwającą po nich ciszę. Już ich nie widzę i nie słyszę, lubię trwającą po nich ciszę. Poza poezją nic nie powiem. Będę cię pieścił każdym słowem, a wszystkie będą niczym pierwsze. Nagle zatrzymasz mnie spojrzeniem, piękne twych oczu jak pytaniem. Powstrzymam słowo, by wyznaniem najczystszym mogło być milczenie. I choćby kiedyś niczym drzazga wtarłaby w serce się wątpliwość, to niepojęta, wierna miłość w subtelnych przeżyje drobiazgach. Wspólne owoce dni splecionych, dzieci jak cuda nie do wiary, pod swym noszone sercem dary ze świętej urodzone żony. Pragnę miłości być żołnierzem, a nie udawać bohatera. Świętą obecność tu i teraz, najmocniej jak potrafię wierzę. Świętą obecność tu i teraz, najmocniej jak potrafię wierzę.
choćby kiedyś niczym drzazga wdarłaby w serce się wątpliwość. To niepojęta, wierna miłość w subtelnych przeżyje drobiazgach wspólne owoce rni splecionych. Dzieci jak cuda nie do wiary, pod twym noszone sercem dary ze świętej urodzone żony. Pragnę miłości być żołnierzem, a nie udawać bohatera. Świętą obecność tu i teraz najmocniej, jak potrafię, wierzę. Świętą obecność tu i teraz najmocniej, jak potrafię, wierzę. A ja witam, moi drodzy, naszego szefa Janka. Witam cię, Janku. Janek wszystkich pozdrawia. Witam również twoich gości, Janku. Wacham do was, cieszę się, że jesteście, że słuchacie radia Ty i Ja. I któż to był? Ano, był zespół Toka, Agnieszka Chrzanowska, Cezary Makiewicz, Karolina Lizer, Bartosz Szymoniak i Arete na końcu. I kochani, zbliżamy się powolutku do końca. Ostatnia piąteczka, ale nie uciekajcie jeszcze, bo będzie zapowiedź sobotniej audycji tej za tydzień. A teraz usłyszymy Paulinę Leśną. Paulinę Leśną, która w 2019 roku wydała pod obcojęzycznym tytułem płytę, ja ją sobie przetłumaczyłam, Reklamacja bagażu, taki nosi tytuł ta płyta, bo by ten angielski tych polskich muzyków wykończy. Utwór Nie ma nas to wokalistka, kompozytorka, aranżer. Płyta jest podsumowaniem takiego pierwszego etapu jej życia. Usłyszeć tutaj można autorskie kompozycje Paulinki, ale również, znaczy te, które powstały w Polsce, ale te, które powstały również za granicą. A głos jej można usłyszeć na płytach Libera, Witka Łukaszewskiego oraz Mezo. Paulina Leśna będzie z utworem Nie ma nas. Dalej Kajetan Droz, znany wam już, bo przecież Kajetan miał audycję w polskich muzykach. Wielokrotnie nagradzany, bardzo charyzmatyczny gitarzysta. Ja się cieszę, że mieszka w Rudzie Śląskiej tutaj u mnie. Wokalista również. Ma na swoim koncie wiele koncertów w kraju i za granicą. Może jestem niemądry, tak? Śpiewa Kajetan Droz. Piosenka pochodzi z płyty 6 strun. Tam towarzyszą mu jeszcze zaproszeni goście, ale przede wszystkim trio Oskar Ludziak, gitara basowa, Piotr Lipowski, perkusja, no i oczywiście Kajetan Drozd. Czy on jest niemądry? On jest bardzo mądrym człowiekiem. Marta Zalewska, która, o której się pisze, że jest objawieniem na polskiej scenie muzycznej, bo ona przypomina krytykom muzycznym, tym, którzy się znają, nie takiej zjawie bluesy jak ja. Troszkę jest w niej Janis Joplin i trochę Jimiego Hendrixa, podobno, jak jest, naprawdę sami ocenicie. Imponuje na pewno autentycznością w tej epoce sztucznych, różnych nagrań. Bardzo lubię słuchać Martę Zalewską, ona dużo robi, jest multiinstrumentalistką, jest wokalistką, autorką tekstów, gra autorskiego zadziornego rocka w starym, dobrym w starym dobrym stylu. Płyta Jestem to to chyba druga płyta autorska jej, z tego co pamiętam. Oprócz klasycznego rocka można tutaj usłyszeć również jakieś folkowe inspiracje. Kusem z bluesem, no do tego zespołu to ja mam wielki sentyment, bo Kusem z bluesem to mój debiut w radio Ty i Ja. Pozdrawiam Tomka. Piosenka Nikt tylko ty 2020 roku. To jest rzeszowski zespół, który funkcjonuje z dłuższymi lub krótszymi przerwami od 1985 roku do dnia dzisiejszego. A ten filar tego zespołu to Tomek Kierstowski, harmonijkarz, czterech panów. Wybranych przez bluesa, bo wybrany przez bluesa taki nosi tytuł cała płyta. Słychać tutaj fascynację i dążenie do atmosfery, do klimatu, do mocy, do siły mistrzów bluesa. No i na końcu
jeszcze jeden poeta gitary, znany wam również, Grzegorz Grunwald. Poeta naprawdę, kompozytor, śpiewający gitarzysta, który prezentuje głównie piosenkę autorską, ale wykonuje także utwory innych autorów i kompozytorów, będących już dzisiaj klasyką gatunku. Przepiękna płyta z tekstami Norwida, ale my dzisiaj usłyszymy utwór, który był na liście przeboju, Smutna i Bosa. No to kto po kolei? No to po kolei będzie, przypomnimy, Paulina Leśna, Kajetan Drost, Marta Zalewska, Kusem z Bluesem i Grzegorz Grunwald, a później zapowiedź. Zapraszam. Przenikasz mnie, biegnę tam, biegnę tu, chcę zapomnieć. To co było już nie wróci, czas płynie bezlitośnie. Życie jak zjawa znika gdzieś za rogiem. Nie ma nas, już nie ma, już nie ma. Nie ma las, pozostał tylko czas. Nie ma las, co dalej, co dalej. Nie ma nas. Szukam ciebie, gonię sny. Marzenia nie spełnią się. Jutra nie ma, tylko dziś ma swój sens. Świat bez ciebie czarno-biały, noc kolorów już wygasła. Życie płynie dalej, a chwila jest w nas.
patrząc w twe oczy. Może za jakiś czas znajdę to, na co czekam, a co widziałem nieraz. Chciałbym dać ci tak wiele, czasem mówię ci to, a ty ze mnie się śmiejesz. Czemu nie wierzysz w to? Głośno pytają i odpowiedź chcą znać. A może jednak się mylę i coś ze mną nie tak, albo na przekór wszystkim, może rację mam ja. We'll be right back.
Dobra, jedziemy. Okej, tre, due, uno, via! Czasami jest, że świat się rozpada na dwoje
i więcej też. Czasami tak jest, trudna rada. Trudna rada. Szczęśliwych dni nie licz, po co tak? To ślady za tobą, zamknięty szlak. Po rosach i kwiatach doszłaś tu. Budzisz się teraz z pięknego snu. Innym sen taki się nigdy nie zdarzy. W deszczu i chłodzie muszą iść. Marzą, żeby tak jak ty zatańczyć na łące. I pewnie wiele daliby, nawet wiedząc jak to się skończy. Jak to się skończy. Ciężko mijają dni. Daj sercu odpocząć, niech teraz śpi. Szarość i burość okrywa twój dom, gdzie duchy i cienie jak żywe są. Niech się to koło graniaste zatrzyma. Niech się do końca rozsypie sól. A ty po środku tylko stój i o nic nie prosząc obserwuj, jak odchodzi ból. Zostajesz tylko ty, smutna i bosa. Smutna i bosa. Tylko smutna i bosa. Moi drodzy, zbliżyliśmy się do końca 24 muzyków, znaczy 24 będzie za chwilę. I pierwszy odcinek polskich muzyków pod tytułem Mniej gadania, więcej muzyki, chociaż się bez tego mojego gadulstwa nie obeszło, ale przecież trzeba coś na ich temat powiedzieć. Ja przypominam, że raz w miesiącu będzie tylko rozmowa z artystą. Pozostałe soboty miesiąca to będzie właśnie mniej gadania, więcej muzyki. Wyjątkiem jest sobota, bo za tydzień będziemy gościć Renatę Kątnik. Kim ona jest?
co jest jej pasją, jak doszła do miejsca, w którym jest, usłyszycie za tydzień. Na dobranoc usłyszycie jej utwór Korsarz. A dzisiaj kto był? Ano, to będzie jak u, prawie jak u cygana, protokół. Joanna Dudkowska, Urbaniak. The Walker's Band, Anna Burke, Dr. Hakenbusch, Ryszard Bolbak, Oleg Blues, Józek Skrzek, Mariusz Goli, Mija, Maciej Kręc, Marcin Grabsztunowicz, Arek Zawiliński, Zespół Toka, Agnieszka Krzanowska, Cezary Makiewicz, Karolina Lizer, Bartosz Szymoniak, Arete, Paulina Leśna, Kajetan Drost, Marta Zalewska, Kusem z Bluesem i Grzegorz Grunwald. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za obecność, za to, że byliście, za to, że komentowaliście na stronie audycji. Dziękuję wszystkim tym, którzy się przywitali ze mną, nie będę Was wymieniała z imienia, i tym, którzy siedzieli cicho i nic nie pisali i nie mówili. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, zapraszam na audycję naszych prezenterów. Poglądajcie na ramówkę, bo warto tutaj być. A cóż ja Wam mogę powiedzieć? No, mogę Wam tylko powiedzieć, kochajcie polską muzykę, kochajcie polskich muzyków, kochajcie polską piosenkę, nawet jeżeli jest obcojęzyczna, kochajcie polskich muzyków, bo naprawdę nie mamy czego się wstydzić. Majeczka tu jeszcze do nas napisała, że wspaniała audycja. Majeczko, wspaniała, bo oni są wspaniali. Jeżeli ktoś z prezenterów będzie chciał nagrania któregoś z naszych zaprzyjaźnionych muzyków, to ja służę jak najbardziej. Wystarczy do mnie napisać. Im więcej ich będzie osób słyszało, tym chyba lepiej. Kupujcie płyty, chodźcie na koncerty, bo warto, warto naprawdę. Zgrzytki mają niedługo koncert, 20 chyba 9 stycznia, o ile pamiętam. Tylko dlaczego tak daleko? Tu proszę na Śląsku i przyjechać i grać, bo ja już jestem wiekowa pani i mi daleko tam jechać. Ale sprawdzajcie stronę grupy, właśnie grupę Radia Ty i Ja, bo tam są nowości umieszczane. Sprawdzajcie ramówkę, sprawdzajcie sami w Facebooku, szukajcie tych fajnych muzyków. I cóż mam powiedzieć? Chyba dobranoc. Dobranoc i na dobranoc będzie Korsarz właśnie Renatki, z którą się spotkamy za tydzień. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Życzę dobrej nocy, wspaniałej niedzieli. Dobranoc. Przez morze pogonią, miażdżącą łapą, niechaj fale w drzewie.